Cześć. Dzisiaj powiem Wam trochę o koordynatorze Sonofa. W opakowaniu w zestawie znajduje się antena, no jak i sam Sonof. Jeżeli chodzi o wykonanie, no to jest on naprawdę solidny. Ma metalową obudowę w porównaniu do CC2531, gdzie trzeba było dorabiać sobie obudowy, no to jest naprawdę na plus. Po przykręceniu anteny Sonof jest gotowy do użycia. I wymieniamy koordynator. Po zamianie przechodzimy do konfiguracja dodatki. Następnie system. I szukamy tutaj sprzęt. Musimy tutaj odszukać nasz port USB. Następnie kopiujemy ścieżkę do niego. Przechodzimy w konfigurację Zigbee to MQTT. I tutaj wklejamy naszą ścieżkę. Następnie przechodzimy na dół i dajemy zapisz. No i uruchom ponownie. Widzimy, że wszystko działa prawidłowo. Przechodzimy w konfigurację, następnie dodatki i Mosquito. I jego również musimy uruchomić ponownie. Jeżeli chodzi o dodanie urządzeń, to niektóre dodają się same przy użytkowaniu, a niektóre trzeba dodać ponownie. Teraz zrobimy sobie test szybkości działania systemu. Mamy tutaj pilot, który jest połączony za pomocą Zigbee. No, oświetlenie jest połączone za pomocą Wi-Fi. Jak widzicie, działa to całkiem sprawnie, nie ma żadnych opóźnień. Zobaczymy, jak będzie działał przy dodaniu większej ilości urządzeń. W innym filmie pokażę Wam, jak sfleszować tego patyka, tak aby obsługiwał więcej urządzeń, bo do 100. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał.